Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnum. W odcinku, w którym Lakarnum po raz pierwszy od wielu miesięcy nie ułożył sobie włosów. No nie chciało mi się, dobra? Miałem wcześniej trwałą, ale trwała się skończyła, bo okazało się, że trwała jednak nie jest zbyt trwała. Jezu, ja jestem królem komedii. W dzisiejszym odcinku oglądamy pierwszy odcinek 10. sezonu Gier Małżeńskich. I jest to aktualnie najnowszy odcinek Gier Małżeńskich. I szczerze mam nadzieję, że nagraliśmy go przed Naruciakiem, przed Profciem i tak dalej, i tak dalej. Błagam! Możecie mi napisać w komentarzu, czy byliśmy pierwsi z tym odcinkiem. Proszę, chcę być pierwszy chociaż raz. Więc bez zbędnego przedłużania, oczywiście łapka w górę i subskrypcja, no i oglądajmy. Zapraszam! Dominika jest kobietą pracującą. Żywiołowa, dynamiczna, po prostu wulkan energii. Ja na co dzień pracuję. Ciągle zmieniam pracę, bo w życiu ja się nie lubię nudzić. No ja ciągle zmieniam pracę, bo w życiu nie lubię się nudzić. No i plus to, że mnie z każdej wyrzucają. Jako hobby, no to zdrowy styl życia, chodzę na siłownię. Pani Dominiko, pani jest moją nemezis. Dosłownie kocha pani rzeczy, których ja nienawidzę z całego serca. Gdybyśmy się kiedykolwiek spotkali, to prawdopodobnie od razu zaczęlibyśmy się bić. Uwielbiam się też rozciągać, codziennie rano medytacja. Generalnie ja to codziennie rano muszę medytować z godzinkę, wsłuchiwać się w dźwięk miasta. Przepraszam za to, ale mam straszną bekę z takich osób, ale taką ekstremalną. Dosłownie na YouTubie jest kategoria My Morning Routine, czyli youtuberzy, influencerzy, wiecie, ci generalnie ludzie, którzy udają, że są idealni, mają perfekcyjne życie i tak dalej, i tak dalej. Pokazują na filmach, jak wygląda ich poranna rutyna. I każdy, dosłownie każdy influencer, youtuber musi w swojej porannej rutynie powiedzieć o tym, że codziennie rano medytuje, wsłuchuje się w dźwięki miasta, dziękując światu za to, że tutaj jestem. Absolutnie kocham oglądać tych jełopów i wam też polecam, sprawdźcie tą kategorię. Moja poranna rutyna, papierosek, kawka, kupa i nagrywamy. Wszystko pięknie, ale co z facetami? Czy masz na nich czas? Po prostu w poprzednim związku mi się nie powodziło. No i teraz szukam kogoś dobrego, fajnego do związku, no jeżeli to nie będzie osoba, która mi odpowiada, to ja nie będę też na siłę z nikim w związku, bo po prostu nie szukam niczego na siłę. Generalnie nie szukam niczego na siłę. Dosłownie dlatego wystąpiłaś teraz w programie Gry Małżeńskie, gdzie na siłę się szuka chłopaka, tak? Myślę, że jeżeli chodzi o wymarzony związek, no to bardzo ważny jest właśnie wspólny rozwój, bardzo ważne jest wspieranie się nawzajem. Jezu, wchodzimy na tematy rozwoju osobistego. Przysięgam, ta kobieta jest moim przeciwieństwem. Nie. No, jeżeli chodzi o taki mój ideał, no to ciemna karnacja, jak mam czarne włosy i loczki, no to w ogóle idealnie, taki Hiszpan. Uuu, gorący Hiszpan w okolicy! A czy masz jakiś sposób na matrymonialnych oszustów? Intuicja. To na pewno chcę właśnie tak, myślałam, żeby stereotypowo, na początku tak myślałam, że a pewnie taki to bardziej dba o siebie, coś tam opuszcza tą deskę, nie opuszcza tej deski w toalecie. Ja ograłem cały system, nie posiadam deski na moim kibelku. Jak robię kupę? Pod prysznicą oczywiście. Pierwszy gracz medytuje przed randką. O Jezus Maria, jak ja tych ludzi nienawidzę, Boże! Cześć, jestem Grzegorz, mam 41 lat, zajmuję się, ogólnie kręci mnie, jeżeli chodzi o kulturę wschodnia, dlatego uwielbiam masaże, zajmuję się masażami, jestem masażystą. Ja nic nie będę mówił, w swoim mieszkanku mam na fotelu taką matę masującą, no nie, ona też potrafi masować. I założę się, że z kulturą wschodnią ma tyle samo wspólnego, co ten koleś. I staram się osiągnąć najwyższe stopnie, jeżeli chodzi o jogina. W tej chwili jestem na 9, także jeszcze mam daleko po schodach. Jestem singlem. Drugi uczestnik jest piłkarzem i rozgrzewa się przed spotkaniem. Cześć, jestem Kacper, mam 19 lat. Kacpra od razu z jakiegoś powodu lubię. Nie wiem, co takiego w nim jest, ale coś w jego ubiorze, może w jego twarzy, włosach. Jest coś takiego, co sprawia, że go od razu go lubię, no naprawdę. Trzeci kandydat jest muzykiem i przygotowuje się do występu. To tylko deszcz. Cześć. Mam na imię Michał. Cześć! Dominika będzie miała w czym wybierać. Grzegorz jest facetem niezależnym, kochającym wolność i swobodę. Posiadającym w swoim dobytku dosłownie 3 świeczki. Uwielbiam bycie singlem, jestem na 9 levelu. Panie Grzegorz, na 9 levelu czego? O jakiej grze pan mówi? Miłość to nie jest egoizm, nie? Aha, mamy związki, że po prostu nagle i tak jest egoizm, nie? Jest nam wpisany, no są ludzie, znam ludzi, ja ogólnie dojść do tego etapu, jeżeli chodzi o bycie joginem właśnie, żebym tego egoizmu nie miał, zazdrości i tak dalej. Pozbyłem się tych uczuć, trzymam je w kieszeni lub w butach lub w klapkach.
lub sobie idą na balkon, nie? Uff, mało imponujące. Grzesiu, wróć do mnie, jak na tym 30 levelu przestaniesz odczuwać ból. To wtedy będę zainteresowany. Ale to dopiero wtedy. Chować uczucia. Pff, od lat chowam depresję. I co, jakoś na 9 levelu wcale nie jestem. A może jakieś lekcje jogi zrobisz? O, jakiś może szybki trening. Stretching, jakiś crossfit. Ja bym chciał ją przyjąć, na inteligencję. Pisze tekst erotyczny, pisze. Tekst erotyczny? Czym są teksty erotyczne? On na Wattpadzie pisze. Nie mam ideałów w ogóle. Nie mam, czy blondynka, czy brunetka, czy ten. Ona musi mieć to coś po prostu. Jest, jeżeli będzie miała wszechświat, ja zobaczę, że można polatać, to tak. Dominika lubi latać i zaraz zrobi wam nalot, a więc lepiej pochowajcie wszystkie rzeczy siostry. Siusiak. Nie, to kurwa, dawaj jakoś pochowamy te rzeczy, nie? Pozostawałem. Co? Po no dobra, pomogę ci, bo to tu przyszedłem, nie? Daj chodź. Stary, co ty miałeś tutaj za cycoliny, tutaj? Nie, ze spadochronu spadła. To jest twoja siura, ma takie rzeczy? To też chyba, to nie są twoje majty. Jak nie, jogging w nich uprawiam. Pokaż jak je zakładasz. Stary, jogging, muszę powąchać. Moje, nie? Świeże? Moje. Świeże? No. Świeże? Świeże? Nie, no nie wiem, masz, sprawdź, powąchaj. Nie świeże. Chcę zobaczyć, jak o siebie dba, bo podobno single o siebie bardziej dbają. Czy mógłbym też zaadresować jedną sprawę? Ja wiem, że nikogo nie obchodzi moja opinia, ale i tak to powiem. Pani Dominika ma piękne włosy, bardzo mi się podobają, piękne. Próbuję zrobić kciuk w górę, ale nie mogę, bo sobie kuku zrobiłem. Nie pytajcie jak, dobra? Nie pytajcie! Możliwe, że ostatnio bawiłem się prasą hydrauliczną. Nie pytajcie! Nie wiem, czego mam się spodziewać. Troszeczkę jest taki stresik, bo nie wiem, co będzie, jaki on będzie. Pani Dominiko, jako osoba, która obejrzała już ze 100 odcinków gier małżeńskich, mogę dać pani radę? Proszę przygotować się na najgorsze. O, a może właśnie napisz jej taki liścik na wstępie, coś takiego, że wiesz, dla nieznajomej i kartkę zostaw, jak ona sobie tu przyjdzie, usiądzie. Ej, to jest pomysł. Dobra, to ja cię zostawię samego. Tutaj sobie coś wymyśl. Najlepiej rymowanego i krótkiego. Powodzenia. No, dzięki. Trzymaj kciuki, ale no nie, no zobaczymy. Odwagi, popisz się i napisz miłosny poemat. Siema. Poczekaj chwilę, musiałem ci kwiaty dać. Kurde, czekaj tam, kurwa! Ryju, gdzie ty się wpychasz do mieszkania? Poczekaj trochę, no, kwiaty weź najpierw, no! Patrzę tak na twoje mieszkanie, sam urządzałeś? No, miałem wtedy takie bardziej kobiece chwile. Nie, siostra. Siostra twoja? Co za gówniany żart? Pierwszy raz w historii kanału Lakarnum to powiem. Obejrzeliśmy już łącznie ze 100 chyba odcinków gier małżeńskich. Nigdy nie powiedziałem, że coś byłoby niemęskie. I dzisiaj po raz pierwszy to zrobię. Ta huśtawka w salonie! To jest bardzo niemęskie! Kto ma huśtawkę w salonie? To jest jakieś dziwne! Nie no, dobra, sobie takie jaja robię. Wyzywam huśtawki tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu większość z nich ma ograniczenie do 100 kg. Rozumiecie, że po prostu nie mogę na nich siadać. Poczęstuj ją czymś, chociaż herbatą. A Dominika, pozostawiona samopas, może zacząć węszyć i szukać dowodów zbrodni. O, czyta jego erotyki, czyta jego erotyki, wierszyk dla niej. O. Byłem twoim oddechem, sercem. Co, jakieś wiersze miłosne? Ale co? A nic. Ale co się stało? A nic, rób tą herbatę tam, nie przejmuj się. A to już ja niosę, nie? W ogóle co ty tam, ej. A co to jest w ogóle? Jakiś pamiętniczek? Dominika, to jest zeszyt! Ty nie piszę nam jakieś swoje myśli, wiesz, ale to może na inną chwilę. Co? Pokaż mi tatuaże, jestem ciekawa, co tam masz. Co, już chcesz to zobaczyć? No... Nie, stopniowo. Ale ci też mogę pokazać swój tatuaż. No, to z czasem. Pokaż. Ale jest nieudany, wiesz? To świetna okazja, żeby się zbliżyć. O, pani Dominiko, ja też mam falę! Ja też mam taką falę! Może jednak jesteśmy sobie przeznaczeni. No, ładnie pachniesz. No, dziękuję. Ciekawy, ciekawy zapach. Generalnie troszkę creepy. Poznajesz kobietę, znasz ją do sobie 2 minuty, po czym stwierdzasz... No ładnie pachniesz! Jakbyś chciała kiedyś, nie wiem, przy filmie muzykę sobie włączymy, odpalimy świecę, pokażę ci jak robię jogę. Mogę ci zrobić masaż przy okazji. W ogóle robisz pokazać jogę? No tak, no będę teraz w ogóle ją sobie udoskonalał, nie? Jeszcze to taki dodatkowy level mojego. Super.
Medytujesz też? Tak. No. Jestem na dziewiątym levelu. O co chodzi z dziewiątym levelem? Ja za głupi jestem! Dlaczego on cały czas się tym chwali? To jakiś wysoki level? Nie, ale tak zupełnie serio. Napisz mi w komentarzach, o co chodzi z tymi levelami i na którym levelu leczy się stulejkę. Kolega pyta. Kolega! Ja też medytuję i też właśnie joga. No ja to tak nawet też rodzinnie, bo moja mama też nie była wierząca nigdy i tak dalej. U mnie to zawsze taki spiritual ale vibe. Ale w ogóle niesamowite oczy jej. No. Spojrzenia. No dziękuję. Piękne oczy, niesamowite. Pasowałyby do mojej kolekcji normalnie. Ja się cieszę, że cię poznałem. Wiesz, ja w ogóle teraz ja nikogo nie udaję, a poważnie mówię, że masz super oczy, nie? No. Ja poważnie też mówię, że naprawdę mi to imponuje, bo naprawdę to jest unikatowe, żeby znaleźć w ogóle osobę drugą, nawet nie mówię, że faceta, ale żeby drugą osobę, która też, nie wiem, medytuje, jest otwarta na takie rzeczy. Dobra, widzowie, możecie w komentarzach obstawiać, które z nich jako pierwsze wspomni o magicznych kryształach leczniczych. Ja stawiam na tego chłopaka, myślę, że to on pierwszy o tym wspomni. Miałeś to czy nie? Ja to miałem. Jeszcze raz. Miałeś to? Co? A miałeś czy nie? Widzisz, jestem... Miałaś czy nie? Dobra, lecę. To ja spróbuję ci się ogarnąć to, dobra? Odetchnij, ochłoń. I co, podoba ci się? Powiem ci, że jest okej. No znośna, widziałem lepiej, ale da radę. Ty co, ona szuka, co ona nie zarywała mi? Szuka śladów kobiety. Majteczki. Dominika, no to się czepiasz, no posiadam tyłek, no i ten tyłek muszę w coś ubrać, no nie? Na przykład majtki, więc... No dobrze, ale dlaczego te majtki są damskie? To jest moja prywatna sprawa, nie odpowiem na to pytanie, dobrze? Ciekawa jestem, co o tym powie. Pozory często mylą. Zaczyna się, zaczyna się. Mam parę pytań. Jakich? No co... Co ty żeś narobiła? Co, chcesz wiedzieć, czyje to jest, tak? Tak. No na pewno myślę, że to nie jest moje, tak? I ta klasyczna herbatka i paluszki na stole. Ewidentnie człowiek kultury. A te majtki? No słuchaj, no mam prawo też spotykać się z innymi kobietami, wiesz. Teraz dopiero ciebie poznaję, nie? Także to naturalne, że majtki czyjeś mogą być również tu. Normalna akcja, no. Wszystko w normie, to może zabawcie się. Tańczysz? Tańczę. A co tańczysz? No, wszystko? Wiesz, to wszystkiego po trochu. Trochę tańczyłam i hip-hopu. Wave'a na przykład potrafię zrobić. Pokaż, co potrafisz. O! Ja też potrafię, ja też potrafię! Ale to ja się, żeby się roztańczyć, to musisz się jakoś tak ze mną potańczyć. Może się potańczymy w ogóle razem. Słuchaj, nie mogę teraz z tobą tańczyć, no, bo dla mnie tam jest seks. No chodź! Dla mnie tam jest, to jest seks, no, będzie uprawiać seks po prostu, no i chcesz od razu iść na seks? No rozumiesz, no nie ma wyboru, no jak zatańczymy, to musi być seks, no ja mam takie zasady. Ten pan, nie będę oszukiwał, ten pan jest naprawdę ciekawą osobą. Daję się, to ze mną potańcz! No to może ja popatrzę i wyłączę. Dominika, ty najwyraźniej nigdy nie tańczyłaś z bomerem, no nie da rady, no! Ja jeszcze tylko do łazienki, no jest tutaj kobieta, no to co wiemy już ewidentnie, nawet w ogóle więcej tu damskich kosmetyków niż męskich. Pokaż jej swoje tatuaże i pomedytuj z nią, a potem na samym końcu zrób z nią masaż. Ale buziaka możesz dać. A poczekaj, dobra. A zróbmy tak, a jak ona pierwsza w ogóle będzie chciała to zrobić, ja nic nie zrobię, a ona pierwsza to zrobi, co wygrywam? Zrobię tak, że nie zrobię ruchu, a ona będzie chciała mi pocałować. Wierzysz w to? Nic nie zrozumiałem. A powiedz mi, Zezadzie, czym ty się jeszcze interesujesz? Jakieś hobby? Tatuaże ty pokażesz? Tobie, no? Mogę. Dawaj, pokaż klatę, byczku, dawaj, mordeczko. I tutaj masz jakiś napis. Jest dużo tych masz tatuaży. Rozbiera go, dobiera się, leci na niego. Dominika, no jak będziesz się tak dotykać, to znowu będzie seks, no uspokój się! Ten wilk jest zajebisty, ma niebieskie oczy. Wow. We mnie żyją dwa wilki. Nie no, nie mogę no. Za 400 razy już użyłem tego żartu na tym kanale. Nie zrobię to 401 raz. Więc sami sobie dopowiedzcie. Jak żyją w was dwa wilki, to jakie są te wilki? Napiszcie w komentarzach. Udowodnij mi na koniec, że mówisz prawdę. A nie mam czegoś takiego udowodnienia. Po prostu musisz uwierzyć mi na słowo. Wzbudził w nią takie poczucie tajemnicy. Może się przytulimy. Mi się wydaje w ogóle w tej całej sytuacji, że Dominika sądziła, że ona jest taka bardzo uduchowiona, tak dalej, tak dalej. Po czym spotkała tego faceta i okazuje się, że ona wcale uduchowiona nie jest. Przytuliliśmy? No spoko, jasne. Gorzko, gorzko. Czujesz to? Czujesz to, Dominika? Mam rulon monet w kieszeni. Daj mu wziaka.
To daj, ja ci może zam... tak, biorę, nie? O, już zaiskrzyło, zaiskrzyło. Aż żal, że to już koniec. Żal, że muszę to oglądać. No to co? Zapnij tą koszulę! Gosiu, jesteś w miejscu publicznym, klatka schodowa, zapnij koszulę! Chcesz mieć zarzut o ekshibicjonizm? Bo tak się dostaje zarzut o ekshibicjonizm! Widzimy się, jak z jedną, to nie przyjeżdżasz. Jak dokładnie. Jak będą się trzymały, to jesteś. To co? Na pożegnanie? Coś dla mnie? A bliżej? No, a ty bliżej? To już jest mała odległość. No to dobra. I na razie... Ślimak, ślimak, ślimak! Proszę, nie! Nie, no ciekawa, nie? Jestem w sumie happy. Fajnie, że są tacy ludzie. No, nie chciałbym ich skrzywdzić w ogóle. Trochę się boję, że może się w mnie zakochać. Jak gigantycznie to masz mniemanie o sobie? Ciężko będzie przebić poetę. Poprzeczka zawieszona została wysoko. Bo ja wiem! Poprzeczka została zawieszona wysoko? Serio? Ale Kacper lubi rywalizację i potrafi też poderwać dziewczynę. Jezu, jaką Kacper ma zajebistą grzywkę! Siedziałam z kolegami na ławce przed blokiem, rozmawialiśmy i mój kolega z klasy przyszedł, no bo jednak kolega z klasy, no i no, przywitał się do mnie. No i akurat Kacper z nim był na dworzu. Jakoś rozmowa się kleiła i stwierdziliśmy, a spotkamy się. No i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy po prostu. No i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy po prostu, 15 lat później. Uczymy się, jesteśmy na tym samym kierunku, czyli turystycznym. No to teraz agent turystyczny, bo z tym też miałeś problem, nie? No lekki miałem, no. No to jest, to jest przedsiębiorca, nie? No. I ona polega na pośredniczeniu. Nie, stop, stop! Chciałbym się czegoś dowiedzieć, to bym poszedł na studia. Nie jestem na studiach. Nie próbujcie mnie na siłę czegoś nauczyć. Ciekawostka z mojego życia. Tyle. Tyle byłem do tego, żeby być magistrem kryminalistyki. Ale po prostu stwierdziłem, nie chce mi się. Więc jak coś, kochani, to nawet magistrem nie jestem. Jestem debilem, jestem tylko licencjatem, okej? Okay? Więc nie musicie generalnie mnie słuchać, ani brać moich rad życiowych na serio. Jestem bardzo zazdrosna i boję się troszeczkę mojej reakcji. Boję się troszeczkę mojej reakcji do tego stopnia, że Kacper nawet noże w domu pochował. Kacper zaprosił Dominikę do domu swoich rodziców. Jego dziewczyna jest tu stałym gościem, często zostaje na weekendy. Jeszcze popatrz w środku. No właśnie szukam. Dominika już nadchodzi, a więc warto pospieszyć się z tymi porządkami. Kacper, olej rzeczy dziewczyny. Lepiej szybko pochowaj kolekcję wędek starego. Mogę potwierdzić z doświadczenia, generalnie na randce kolekcja wędek starego psuje nastrój. Dobrze wyglądam w ogóle? Jak tam? No wyglądasz super. Wyglądasz, Kacper, po prostu super. Zupełnie jakbyś miał zaraz nagrać legendarną piosenkę. Nowy god. Dziewczyna ukryła się w pokoju na górze. Kacper jest sam, a więc Dominika może wchodzić. Cześć. Cześć. Kacper jest tam? Dominika. Mam taka, no powiem, że nie za ładna. No miło, no. Fun fact, te wszystkie złote medale z tą dziewczyną, one tak naprawdę nie są ze złota. To nawet nie jest prawdziwe złoto. Dla karnu oczy i bawi. Coś dużo tych kurtek tutaj. Z kim tu mieszkasz? No jest rodzeństwo, brat i siostra, mama i tata. A, czyli z rodziną? Tak, tak. No zapraszam, muszę sobie. Ale widzę, Kacper zestresowany. A ile masz lat? 19. Tak z mamą tylko mieszkasz? No, tata to tak częściej pracuje. Tata najczęściej w pracy, późno też wraca i... A dziewczyna? Dziewczyna? Nie, no nie mam dziewczyny. Nie mam. Jestem samotny. A dlaczego? A po prostu nie znalazłem odpowiedniej osoby. A miałeś dziewczynę? Nie miałem. Nigdy nie miałeś dziewczyny? Nie miałem. Przez 19 lat jestem sam. To co, prawiczkiem jesteś? Tak. No i co z tego? Powinien się wstydzić tego? Niektórzy z nas po prostu wolą się do ślubu oszczędzać, okej? Okay? To jest mój wybór. To nie dlatego, że po prostu z nikim nie miałem szansy. Czym się zajmujesz? Masz jakieś hobby? No, najczęściej to sobie tak w wolnym czasie, no to sobie grywam w piłkę nożną na przykład. Nie będę tutaj nikogo obrażał, ale ten Kacper taki wydaje się bardzo taki generic, no nie? No generalnie mam 19 lat, mieszkam z rodzicami, w gałę czasami gram. A to ile masz lat, jakbym mógł wiedzieć? 20. Dzisiaj mam urodziny. Tak? Dzisiaj kończę 20. O, no to wszystkiego najlepszego. A dziękuję. O, urodziny ma. Właśnie, może coś byś zrobił, coś zatańczył? Staw taką jakąś muzykę. I wiesz, że tańczy, no nie? Kurwa. No i żem zjebał.
Czemu zawsze ja wszystko psuję w tym domu? Za każdym sranym razem, przysięgam, no. Nie mogę mieć nic ładnego, bo wszystko psuję. Nie wstawię jednak może. Fajne jest to mieszkanie, serio. A, dziękuję bardzo. Naprawdę. No to co, to drinka, czy najpierw może po prostu jakiś sok, woda? Drinka, urodziny mam, to co ja tam sok będę pić? Drinka, no co ty, godzina 12, już można! To mogę ci zrobić krwawą Mary. Ona wygląda na zainteresowaną, cały czas patrzy na niego. To może usiądź, ja sobie tu naleję i zaraz do ciebie przyjdę. Okej. Okay. Sztuczna totalnie, nie podoba mi się. Ta sprawa też się nie podoba. No właśnie, nie był taki pewien! Jak ci się podoba? No nie podoba mi się. Nic o nic wiedziałam, wiedziałam, że nie jest w twoim guście. Dominika węszy i trafiła na grę. To jakaś gra 18+. Weź jakoś to mi zaczep, bo tak rozmowa się klei, ale strasznie nudno. Wymień trzy sposoby na podryw. Powiedz po prostu, że ty jesteś spokojny, ty nie lubisz imprezować, ty wolisz posiedzieć w domu, pooglądać filmy. Kacper! Woła cię. To idę. Kacper, przyłóż się bardziej. No ładna chata, ładna. Siadaj, proszę cię. Mam nadzieję, że to się szybko skończy. Mam nadzieję, że to się szybko skończy, bo się zaczynam denerwować i zaraz ją zamorduję. Tutaj taką grę mam. No właśnie zastanawiało mnie to, bo to jest taka gra trochę bardziej do rankowania. To dostali moi rodzice. Jestem w 100% pewna, że nic się nie wydarzy. Okej, okay, wymień trzy sytuacje, w których nie powinno się zakładać skarpet. No i wymienię. Sauna, basen. Aha. Czemu właśnie oglądamy, jak dwójka ludzi gra w jakąś planszówkę? To miały być gry małżeńskie. Dziewczyno? Tak, całowałem się. Pocałuj mnie. To jest chyba, wiesz, takie... No nie na pierwszym spotkaniu. To nie... Ale ja nie mówię, żebyś miał iść do łóżka, ale tylko nie. Żebyś mnie pocałował. To jest krępujące trochę też, bo się nie znamy, no. Dopiero się poznaliśmy i tak... To może tańczmy chociaż? Zatańczyć możemy, no czemu nie? No to zapraszam. Gra niedostępnego. Dziewczyna, chyba nie ma się o co martwić. No już się denerwuję. Tańczysz dużo? Tańczyłaś? Tańczyłam, trochę hip-hopu, trochę popingu, trochę latino, trochę też jakiś twerk. Kacper umie tańczyć, ale jest strasznie skrępowany. Gdy, że cały czas zachowujesz taki dystans, nie lubisz jakoś tak... bliżej. Dystans? Nie, nie wiem, o czym mówisz. Ja nie zachowuję wcale dystansu. Wiesz co, może bym zajrzała do toalety? A, dobra, jasno. No to toaletę masz... O, tutaj. Gdzie? Tutaj. A, dzięki. Kacper doskonale wszedł w rolę nieśmiałego prawiczka. No, to jak? Wątpię, że uwierzę, że jesteś singlem. Widać, że mama to taka artystka, która ma poczucie gustu. Powiesz po prostu, że słuchaj, moja mama będzie za 5 minut, a raczej jej się nie spodobasz, więc sayonara. No, ja tak zrobię. Jest okej? Mhm. Alaska, uciekaj, bo mamę przychodzi, uciekaj! Ty tutaj? A patrz, co tutaj masz. Ale nic to by mi nie odpowiedziało, więc możesz być bezpieczny. Uwierz mu, mówię ci. Babo. Masz ostatnią minutę, żeby mi udowodnić, że jesteś singlem. No po prostu uwierzyć na słowo. Po prostu jestem bardziej spokojniejszy. I z innym podejściem do takich spraw. Ta? Nic nie zrozumiałem. Miło, tylko że tak bardzo... Duży dystans masz do mnie, jak chodzi o ci na imieninach. Jaki dystans? O czym ty mówisz? Ale proszę cię, nie zbliżaj się bliżej niż odległość ręki, okej? Okay? Ale wracając, jaki dystans? O czym mówisz? Dla mnie to był szok. Aż dziwnie mi było patrzeć na coś takiego, że mój chłopak rozmawiał z inną dziewczyną. Nie czułam, że to były jakieś szalone urodziny, ale no, miło było przynajmniej, no. Przez chwilę myślałem, że ona sama zacznie, wiesz, się zbliżać, ale no to nie, to ja bym się odchylał, nawet jakbym miał spas z krzesła. Ale widać, że dla Firynda to... The fuck! Dominika spotka się z jeszcze jednym kandydatem, zakochanym muzykiem. Tak, razem pracujemy, mamy podobne pasje i
I w sumie bardzo dużo czasu spędzamy razem. Wspólnie. Bardzo dużo. Tak, ale nie zwariowaliśmy jeszcze. Nie, jeszcze nie. W przyszłym roku bierzemy ślub. Oboje lubimy się rozwijać. Michał, jaką muzykę? Jestem po szkole muzycznej, więc też są to zbliżone kierunki. I lubimy sporty ekstremalne. Ja jeżdżę na motocyklu, skaczę na bungee. Ja też lubię sporty ekstremalne. Czasami zdarza mi się jechać autobusem bez biletu. Cześć. Cześć, zapraszam. Michał? Dominika. To dla ciebie. No dziękuję. Tak. Ładna, nie wiem, czy mu się podoba, czy nie. Nie tylko mnie zastanawia, co tam robi to dziecko, tylko mnie! Ładne kieliszki. Sam wybierałeś? Mojej cioci. Twojej cioci? Mhm. Przejechałam właśnie w odwiedziny do cioci, kuzyna. To nie jest twoje mieszkanie? Nie, to nie jest moje mieszkanie. Ach, człowiek kultury! Zamiast zrobić własnoręcznie grzańca, kupuję go w butelce gotowego. Naprawdę myślę, żebym się dogadał z tym chłopakiem. Jakiś taki onieśmielony jesteś? A, bo troszkę nieśmiała jestem, wiesz? Wybacz, artystyczna dusza. A to nie jest tak, że się stresujesz, bo twoja dziewczyna może być zazdrosna? A w sumie możliwe, całkiem. Nie mam dziewczyny! Widzę, że ręce ci drżą. No, troszkę się stresuję. Drżą na myśl o tym winie. Jezu, jak się nie mogę doczekać. Grzane wino gotowe. To można przejść do pokoju i bajerować. Czy będą się całować, czy przyszła się całować? No, zobaczymy, czy Michał się odważy. Ty może coś zaśpiewaj? Mówiłaś, że śpiewasz? No, śpiewam. To ja ci zagram. Mam taki mały instrument. O, teraz może być lepsza część. To tylko deszcz, nie moje łzy. Naprawdę życzę ci, bądź szczęśliwa, szczęśliwa z nim. Damn! Wiesz co, to ja najpierw jeszcze pójdę do łazienki. Dobra. Co, podoba ci się? No, tak nie w moim typie. Nie w twoim typie? Nie w moim typie. Ciocia, widzę, lubi makijaż bardzo, bo kosmetyków tu nie mało. Zagaduj ją, zadawaj pytania, bo ona przyjmuje inicjatywę. I faktycznie ma w tą grę zaproponować, żeby cię nauczyła tańczyć. Jezus Maria, dziewczyno, to jej łatwo jest mówić. To ja tam jestem z tą Dominiką i z nią rozmawiam. Nawet nie wiesz, jak ona jest przerażająca! Bardzo jest nieśmiały. Widać, że jest zestresowany, ręce mu się trzęsą. Ciekawe, czy trzęsą mu się dlatego, że naprawdę tak rzadko się spotyka z dziewczynami, czy może dlatego, że jednak dziewczyna jest tam gdzieś i... Może na przykład właśnie go ochrzania. A można to, że jesteś po prostu przepiękną kobietą, która jest onieśmielająca troszeczkę, no. Troszeczkę! Strasznie tutaj gorąco. Dominika będzie teraz uwodzić i kusić. To co, a może ja mam propozycję? No. Bo ja w tańcu jestem, no szczerze lichy, lubię śpiewać muzykę, to może byś mi pokazała kilka jakichś takich kroków podstawowych chociaż. Ktoś proponuje, fajnie w końcu, no. Trzymasz mnie za biodra, ja ciebie tutaj. Mhm. Kusicielka i niezła korepetytorka, a Michał wciąż trzyma dystans. Fajnie. Okej, okay. No i to już jest podstawa. Paraliżuje go strach. Sztywny jest. Fajnie, podoba mi się. Fajnie, podoba mi się. Widziałabyś nas na przykład w przyszłości razem? Musielibyśmy się lepiej poznać. No, fajnie wpatruję jej w oczy. Spróbuję wycisnąć z niego prawdę. Pocałujesz mnie? Trochę randomowe pytanie, gościu. Ale jak trzeba, to trzeba. Nie śmiejcie się ze mnie, ja się zawsze całuję z zamkniętymi oczami. Polik? A czemu nie w usta? Wiesz, troszkę nieśmiała jestem, dawno nie miałam tak styczności z kobietą. Ten koleś się zmnął! Pocałujesz mnie w usta? O mój Boże, zrobił to! Lody przełamane. Może jednak coś z tego będzie. To dla ciebie. Dziękuję. O, no Witek jest taka odważna, charyzmatyczna. Ile lat ma twoja dziewczyna? A, 25! Nie mam dziewczyny, przestań! Nie mam dziewczyny. A ja? Może to nią kiedyś będziesz. Jak zerwiesz może z tą swoją obecną, to kto wie. Zobaczymy, jak z tego wyplączy się. To ja na chwilkę cię zostawię. No wyplączy się w ten sposób, że to sobie teraz wychodzi z pokoju. Nie. Ciężko. Czyżby to była szuflada, która została wyczyszczona ze wszystkich rzeczy, które by mogły pomóc mi zidentyfikować, czy to, co mówi, niekoniecznie jest prawdą. Nie! Ta na pierwszy rzut oka szafka, która wydaje się pusta, jest pełna mojego ulubionego kolekcjonerskiego powietrza. Nie otwieraj, nie wypuszczaj go, nie wypuszczaj! Jeszcze mam pytanie jedno. Czy przypadkiem
A w razie bez sugestii. Czemu ta szuflada jest pusta? Wiesz co, oni byli przygotowani na mój wyjazd, więc ta szuflada jest dla mnie, a większość ubrania jest w drugim pokoju, więc... Jeszcze to się czemu nie skorzystałeś z jeszcze się nie rozpakowałam. Podasz mi marynarkę? Tak. Proszę. Dzięki. Ręce się znowu drżą. Powtarzam, akurat w tym nie ma nic dziwnego ani nienormalnego. Mi też zawsze ręce drżą, gdy jestem w obecności pięknej kobiety, tak właśnie choćby Dominika. I przy okazji też moje rączki się ekstremalnie pocą. Więc generalnie no mam przerąbane, bo jednocześnie mam drżące rączki i pocące się. Nie polecam nikomu. Dzięki. Pocałujesz mnie na pożegnanie? Grzeczna byłaś? Dobra, to miło było. Dzięki. To do zobaczenia na kolację. Do zobaczenia. Na ura! Cieszę się, że poszło. Zdecydowanie wolę moją narzeczoną. No dziwnie by było, jakbyś nie wolał. Już czas na kolację finałową i ogłoszenie werdyktu, który z trzech panów jest singlem zdaniem Dominiki. Cześć. No, siema. Ale ładnie się ubrała. No tak w porządku. I ta jedna wredna dziewczyna. No, no tak w porządku. Pff. No cały czas się zastanawiam, tak mi namieszaliście w głowie. Że całe życie zastanawiała, czy jak? Krótka decyzja, 5 minut i tyle, nie? Jasne. Ale też nie ma łatwego zadania. Tak. Jeszcze kilka pytań mam do was. Dobrze. Kasper, serio jesteś prawiczkiem? Tak. Tutaj trzeba naprawdę docenić, że Kasper się poświęca, bo jaki mężczyzna powiedziałby w telewizji, że jest prawiczkiem? A Kasper to zrobił! Więc naprawdę musi mu zależeć na tej wygranej tych 3000 zł. Kasper, ty masz jakieś problemy? Masz długi, Kasper? Potrzebujesz tych pieniędzy? Dlaczego ty to robisz? I nie masz problemów z tym, żeby... problemu z tym, że twoi koledzy tak... No, a co to za problem? To żaden problem. I żaden wstyd. O Boże. A ty dlaczego tak się stresowałeś? Serio, tak dawno się z kobietą nie widziałeś, czy... Tak jak ci mówiłem, długo nie miałam spotkania. Ja się masturbuję. No to kolego, witam w klubie, zapraszam, sami swoi? No, nie tak, wątpię. Słuchaj, nie potrzebujemy kobiety, żeby zrzucić w ogóle stres. Jest do tego masturbacja, to jest naturalna rzecz, nie? Włosy między palcami nie urosły, także... Wiesz. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego on się chwali tym, że się masturbuje. Znaczy, okej, no fajnie, wszyscy się masturbujemy, ja też! Ale że mówicie o tym w telewizji? To znaczy, ja właśnie powiedziałem o tym na YouTubie, gdzie mam ponad 400 tysięcy widzów. Mogę to cofnąć? Nie ma trudnych zadań, wiesz? To jest... ja powiem tak, zaufaj swojej tej intuicji, w ogóle nie myśl tym, tylko posłuchaj intuicji i zrób tak, intuicja mózg i robisz intuicja. Jeden chłopak się produkuje, drugi sobie je chlebek czosnkowy. Zgadnijcie, z którym się bardziej utożsamiam. Jeżeli zaczniesz myśleć, to w ogóle wpadniesz w jakiś labirynt matematyczny i zostaniesz w... Nie, nie no tak. Właśnie tak już stało. No to nie, no tak, naprawdę. To może idź się, przejść na chwilę, wróć i ze świeżym takim tym powiedz. No, za dużo gada moim zdaniem. No! Dobra, jeszcze raz zadam każdemu z was pytanie. Masz dziewczynę? Nie mam. Nie mam, ale chciałbym. Dobra, strzelam. Uważam, że singlem jest... Skup się, strzelaj celnie, żebyś nie spudłowała. Kacper. O! No i Kacper dopiął swego. Właśnie wygrał 3000 zł. Kacper, powiedziałeś w telewizji, że jesteś prawiczkiem. Zasłużyłeś na te pieniądze, stary. Zasłużyłeś. Mój partner, siema. Liczymy w ogóle na randkę, że... Aj. No trudno nam. A dobra, tak. Bardzo mi się podoba, że jedna kamera tych operatorów się spierdzieliła, ustawienia koloru się zepsuły i z jednej kamery mają czerwone mordy, z drugiej kamery mają normalne mordy. Widzicie tam? Widzicie tam? Złamany jestem. Nie, szkoda, że nie zaufała intuicji w ogóle. Gdzieś próbowałem ją nakierować na to intuicja. No, ale niestety chyba chce być matematyczką, więc nie jest nam po drodze. Przekombinowałeś, gościu. Zdecydowanie przekombinowałeś i to jest tylko i wyłącznie twoja wina, że przegraliście. Ek, trzeba przekazać w ręce Kacpra i jego dziewczyny. Mi. Jasne. No to cóż, no to dla was. Dziękujemy bardzo. Gratuluję. Brawo. Dzięki. Dzięki.
Brawo! Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego najnowszego odcinka Gier Małżeńskich. Naprawdę nadal mam nadzieję, że jestem pierwszy na YouTubie i żaden Naruciak, Profcio czy Crystal Joke tego jeszcze nie nagrali i to jest mój oryginalny odcinek! I nikt mi w komentarzach nie napisze i Paweł Naruciak już odagrał, zabiję, zabiję! Jak zawsze koniec oczywiście was proszę o łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Za dwa dni dokładnie! Wow! Może nie jestem najlepszym YouTuberem w Polsce, ani najśmieszniejszym. Ale regularny jestem.